No, Darkest Dungeon to jest tytuł, który musicie ograć, jeżeli chcecie zrozumieć, na czym polegają obostrzenia w grach i zarządzanie więcej niż jednym resursem. W Darkest Dungeonie zarządzacie życiem i stresem. I to niesamowicie to pokazuje. Niesamowicie. A do tego jeszcze czasem, bo na najwyższym poziomie trudności, w którym nie polecam grać na samym początku, bo no, nie skończycie gry, dropicie ją, ale możecie spróbować. Musisz skończyć grę w określonym wymiarze dni, no nie? I światłym jeszcze. Jezu, ej, Darkest Dungeon, jakby pomyśleć o tym, jak dużo Darkest Dungeon ma osi zarządzania jakimś zasobem, to jest niesamowite, bo tutaj tak, zarządzasz goldem, zarządzasz resursami do budowania budynków, zarządzasz bohaterami, zarządzasz ich życiem, stresem na wyprawie, zarządzasz ich poziomem ulepszeń umiejętności, umiejętnościami obozowymi. Wiadomo, są trzy rzeczy, które są związane po prostu z ulepszaniem twoich bohaterów, no nie? Można to wziąć z je w jedno, ale ja to tak wyliczam już dodatkowo. Zarządzasz ich poziomem, ponieważ mając bohaterów na dużym poziomie, oni nie pójdą z bohaterami na niskim poziomie na wyprawę i musisz ich w miarę równo levelować. Potem w trakcie rana zarządzasz ekwipunkiem, bo on jest zawsze za mały. Tu nigdy nie masz miejsca i tu zawsze podejmujesz decyzję odnośnie tego, czy chcesz coś wziąć i wyrzucić przydatny przedmiot, bo może jednak gold jest dla ciebie teraz ważniejszy. Zarządzasz tym w ogóle, kiedy oni mogą chodzić na te wyprawy, bo musisz leczyć im choroby i ich odstresowywać w kasynach i całej reszcie, więc zarządzasz tymi quirkami jeszcze, ich zarządzasz, to prawda. Oni mają małe pozytywne i negatywne bonusy, w sensie buffy i debuffy i też trzeba to na bieżąco czyć. No i życie i stres, no nie? To jest niesamowite. Ta gra faktycznie ma bardzo dużo elementów, którymi się zarządza. Ja na przykład dopiero po wyjściu Darkest Dungeona 2, ja zawsze myślałem, że Darkest Dungeon 1 jest grą taktyczną, gdzie chodzisz po dungeonach i je eksplorujesz i toczysz walki po prostu. Tylko, że jeżeli zrozumiesz, na czym polega walka w Darkest Dungeonie, ona się staje jak szachy. Ona staje się mocno schematyczna, ale można cały czas wykonywać jakieś ciekawe ruchy, które będą łamały pewną konwencję, no nie? Ale ogół walki, no ta walka jest schematyczna na poziomie Heroesów 3. No Heroesy 3 są schematyczne też, prawda? Po jakimś czasie. To ja dopiero wtedy zdałem sobie z tego sprawę, że to jest gra ekonomiczna. To jest gra o zarządzaniu. Tu masz tak dużą ilość elementów, którymi zarządzasz, że to jest głowa mała. Nie, niesamowita pozycja, naprawdę. Warta sprawdzenia. Giga rekomendacja z mojej strony.